Nic tak nie cieszy rodziców jak radość ich dzieci i postępy, a o tych śmiało można mówić w przypadku młodych żeglarzy. Maj, mimo iż płata figla i pogoda nas nie rozpieszcza, pierwszego aura dopisała. Nowy komandor klubu żeglarskiego Ostróda nie krył zadowolenia. Po długiej, ciężkiej zimie, byle jakim kwietniu, zaczynamy sezon. Jak tutaj widać, słońce piękne, wiaterek jest. Jak zawsze, corocznie są to, przybyła do nas pani kapitan Krystyna Kornowska-Listkiewicz. Są to już 14 spotkania z panią Krystyną, która nam patronuje. Rozpoczęliśmy regaty, jak widać na wodzie dzieci pełno. Startuje 17 zawodników, w tym 10 juniorów, co nas bardzo cieszy. I corocznie się to zwiększa. Myślę, że za rok będzie jeszcze więcej dzieci. Młodzi wiekiem, starzy doświadczeniem, tacy są współcześni uczestnicy. Możliwości do realizacji swoich pasji jest coraz więcej. Wystarczy się zgłosić. Zaczęłam pływać na optymiście, a teraz pływam na kadecie. Wczoraj brałam udział w regatach w Mikołajkach, gdzie zajęłam 2. miejsce. Dzisiaj? A dzisiaj biorę udział w regatach Krystyny Chojnowskiej-Listkiewicz. Polska, inżynier budowy okrętów i jachtowy kapitan żeglugi wielkiej. Pierwsza kobieta na świecie, która samotnie opłynęła dookoła Ziemię. Krystyna Chojnowska-Listkiewicz dokonała tego w 2 lata i 3 tygodnie. Wcześniej jednak również praktykowała jak obecni hobbyści na Mazurach, a dokładnie w Ostródzie. Mieliśmy mniej ambitne jednostki, tak by się wydawało, mianowicie 2 gezety, ale gezeta to jest doskonała jednostka do nauki żeglowania. Jest bardzo trudna ze względu na to, że no ma 2 maszty, ma więcej żagli, poza tym jest no mało zwrotna, dość ciężka. Bardzo trudno ją wywrócić, w związku z czym jest no, bezpieczna, ale w każdym razie ktoś, kto potrafi żeglować na dezecie, to będzie na wszystkim żeglował. Z pasji się nie wyrasta, co najwyżej może się znudzić, jednak w przypadku pani Krystyny zamiłowanie do żagli to coś więcej. Pływam cały czas, dlatego że ja traktuję żeglowanie również jako sposób na życie. Nie w tym sensie, że mieszkam na jachcie i w ogóle nic innego nie robię, ale cały czas żeglowanie było to tym, czym, co myśmy nazywali, my ludzie pracujący, którzy mieli 26 dni urlopu i nic więcej, że to była przerwa w życiorysie i to tak było. W związku z czym to była nie tylko rozrywka, ale przenoszenie się do innego świata, w inne warunki. No i tak mi to zostało. Juniorzy i seniorzy rozegrali po 5 biegów finałowych, w których najlepsza okazała się Oliwia Kuliś wśród juniorów i Michał Tracz wśród seniorów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, w końcu sezon dopiero się zaczął.